Siema, witam ponownie w Night of the Dead. Ostatnio skończyliśmy tutaj po nocy, którą przeżyłem, o dziwo. Ale powiem wam, że no, te pułapki są giga OP. Bez tych pułapek byłoby ciężko. Ja bym musiał jakieś jedzonko sobie zrobić. Tylko gdzie to się? Tutaj się robiło jedzonko, tak? Tak. Dobra, tu mogę jakieś jujka zrobić. Czek. Bo ogólnie jedzeniem się tutaj healuje. Także po tych walkach zostało mi troszkę mało HP. Dobra, i tutaj mamy jakieś jedzonko, tak? Tutaj mam jakieś wiśnie. Dobra, tu mam jajko. Pyk, czyli tak. Ósemka, ósemka, siódemka. Dobra, mamy full HP. No i teraz co bym chciał zrobić? Chciałbym spiked floor muszę zrobić. Czyli to mamy tutaj. I tutaj, okej. Czy potrzebuję rope'a? Trap machine znowu. Na trap machine to pewnie mi czegoś brakuje, tak obstawiam. O, tylko pytanie, gdzie to się znowu craftowało. Trap machine, tak. Copper wire i gearsów mi brakuje. No dobra, to będę musiał prawdopodobnie pójść tutaj dalej w dół i poszukać tam czegoś. Także, let's go. Dobra, przebiegłem kawałek i znalazłem trochę rzeczy do rozmontowania, jakieś auta, beczki i tak dalej. Mam nadzieję, że polecą mi z tego te kable i będziemy mogli dalej polecieć z questami. No ale zobaczymy. Ja to sobie wszystko rozmontuję i zaraz się widzimy. No i dobra, to co tu miałem, to sobie rozmontowałem. Jeżeli chodzi o copper wire, to zebrałem tego chyba jedną sztukę. Tak, jedną sztukę, a potrzebuję dwie albo trzy sztuki. Najlepiej jakbym wziął trzy. Wtedy miałbym pewność, że na pewno mi nie braknie. Także lecę dalej i tu będzie jakaś miejscówka. Jakieś miasteczko chyba. O, tam jakaś sarna mnie kurde wystraszyła. Więc tu na pewno będą zombiaki, no, to 100%. No i też na pewno jakąś amunicję chciałbym znaleźć, nie? Do mojej broni, bo kurde, bez tego to będzie ciężko. Znaczy, może nie tyle ciężko, bo te trapy w tej grze są jednak OP. Przynajmniej takie jest moje zdanie. O, coś ścina letkowo, tekstury się ładują. Tu gdzieś był zombiak, nie? O, jest. No, także moim zdaniem te trapy w tej grze są giga OP. I raczej bez broni nie będzie to większy problem. Oooo! Ale dwa naraz, kurde, tak kiepsko trochę. Ła, 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 ła. Dobra, lewy alt unik, muszę pamiętać. Przyjdą kolejne, tak, leci już kolejny jakiś zombiak. Chodź się bić. Pyk. Jaki wytrzymały, trzy hity już dostał. Kurde, ta broń jest jakaś słaba. Giga słaba jest ta broń. Co masz ciekawego? Research data. Piece of iron, okej. Nie wiem, czy tak by mi się lepiej, kurde, nie biło. Dobra, idziemy tutaj do tego domku. To jest może jakiś sklep? Bardziej jak jakiś sklep wygląda. Czy ja tu, tutaj coś znajdę? Nie. Tam widzę zombiaki. Chyba z trzy. Tak mniej więcej. Dobra, tu nie wejdę. I tylko tutaj jest wejście. Ale tu nic nie ma. Halo. Ale skamerski domek. Dobra, uskamowali mnie. Ja bym musiał sobie te auta tutaj rozmontować. Ale pewnie te zombiaki zaraz podejdą do mnie. Się przywitać. Ja jestem tylko ciekawy, czy będzie jakieś auto, którym będę mógł jeździć. No bo niby zbieram to paliwo z tych aut i tak dalej. Ale jeszcze nie spotkałem żadnego auta, którym mógłbym jeździć. To po co mi w takim razie będzie to paliwo? Nie mam pojęcia. Kurde, ale duże się to wydaje dosyć. Góry tam jest grubas. Z grubasem to bym chyba nie chciał walczyć. Tak mi się wydaje. Tu jeszcze mam jakieś autko do rozmontowania.
Ogólnie z tego co widzę, zombiaki dosyć daleko chodzą sobie. Dobra, tutaj mamy 3 zombiaki. Pyk, pyk, jeden. Pyk, pyk. O, nie zginął. O, ten to jakiś koks. No, trzeba staminę naładować. Fajne te uniki tutaj są, podczas jak się walczy lewym altem. Kurde. Teraz się zleci tutaj tych zombiaków tyle. Ja bym ich bronią potraktował, ale kurde nie mam ammo. Dobra, jeden śpi. Kolejny. Dobra, został jeszcze jeden i tam na daleko widzę jeszcze jakiegoś. One się chyba tutaj spawnią, mam takie wrażenie. Ten co, tańczy sobie. Jaki on jest wytrzymały. Dobra, koniec zabawy. Laga miałem. Znowu. No. Kurde, dlatego właśnie nie chciałem z grubasem się bić. Dobra, ale umarł. One chyba u nich nie znajdę raczej żadnego ammo, tak mi się wydaje. A już mam totalnie zero ammo. Nie podoba mi się to. To bardzo. Czy ja mam jakieś jedzonko? Coś mam. To mi da 5 HP. Zawsze coś. A jajka zwykłe. Tutaj mamy jabłuszko jakieś. Tutaj mamy blueberry. Tak w razie czego, żeby nie zginąć, nie? Dobra. Znaczy, zbliżamy się powoli do stacji, w której mam nadzieję, że coś znajdę fajnego. Jakieś ammo czy coś. No i dobra, wchodzimy na stację, ale już tam widzę, że będzie impreza. I to raczej nie mała. Że otwieramy. Tu dwa jakieś zombiaki niby tylko. 3. Ale jeden z koksem. Aha, tak się nie da. Ten jest koksem. Muszę uważać, żeby hita od niego nie dostać. Z dachu jeszcze zeskoczył jakiś. No, nie było tak źle, szczerze. Nie był taki giga upi. Dobra. Idziemy dalej zobaczyć, co tu jest ciekawego. Jakieś ammo do broni. O! My chyba jeszcze inne podhaczyły. A nie, bo tu jeszcze jeden jest. Ten jest jakiś giga wytrzymały. Ale dobra. Umarł. Dobra, zobaczmy co będzie w tych skrzynkach. W lodówce pewnie będzie jedzenie. Iron ingot, lumber, gwoździe, wooden planki. Czyli nic fajnego. Nic co bym potrzebował. Rope. Tutaj. O! Olej. 19 ammo. No i koks. Jest gunpowder, więc pewnie będzie można craftować ammo do broni. Tak obstawiam. Dobra, jeszcze lodówka. A sobie broń przeładuję. 19 ammo to nie jest jakoś giga dużo. Ale może się przydać. Dobra, jest jeden. Wow. Trochę mi przywalił, ale nie było źle. Jeszcze kilku mamy. Wow.
Okej. Tu mamy jakiegoś śpiącego. A, on na hita spada, okej. Dobra. I to tyle? Chyba tak. Nie, jeszcze jeden. O kurde, i to wielki. O! Dobra, umarł. Fajnie, bo nawet tak źle, dobra. Pytanie, co ja tu znajdę? Czy cokolwiek tu znajdę? Tu nic nie mogę zebrać. No ja tu niczego zebrać nie mogę. Ale skamerski domek. To znaczy w sumie to jest stacja, nie? No ale skamerska trochę. No ja tutaj totalnie niczego zebrać nie mogę. Nie wiem czemu. Tutaj? Halo, dzień dobry. O, tu mogę jakieś rzeczy zebrać, dobra. Mam kuszę. O. I nawet chyba bolty, mogę robić bolty, dobra. Zobaczymy też, jak ta kusza będzie strzelać, bo ten łuk tak średnio mi się podobał. Tu mamy kuszę. Dam sobie ją na 6. Pyk, a nie mam boltów. Dobra, to zrobiłem bolty. Powiedzmy, że tyle. Reloadik. Zobaczymy, jaki ona damage będzie robić, nie? Ja sobie póki co pozbieram tutaj rzeczy. O, znalazłem kolejne ammo, także mamy 80 ammo póki co. A tutaj co jest? Łom jakiś chyba. Tylko problem jest taki, że już miejsca wykuł nie mam, kurde. Coś bym musiał wywalić, tylko nie bardzo wiem co. O, może zrobimy tak, że ja sobie to zjem. Pyk. I teraz mogę to zebrać. Okej. Przydałoby się wrócić do bazy, bo ja już nie mam miejsca wykuł totalnie. Zobaczymy też, jak ta kusza będzie biła. Dobra, tu nic się nie zespawnowało, prawdopodobnie. No i tutaj chyba już nic więcej też nie będzie do zebrania. Tu jest jeszcze jakiś pokoik. A nie, to jest wyjście. Okej. Okay. Ale powiem wam, czasami mam wrażenie, że ta gra jest giga słabo zoptymalizowana, nie? Na to, jak wygląda, to jak byłem tam, to było ok, ale jak jestem tutaj w mieście, to czasami coś się zetnie. Dobra, to ja wracam do bazy w takim razie. Będziemy dalej craftować tutaj, robić ten tutorial czy te misje, które mam. No i dobra, wróciłem na bazę. O, może teraz przetestujemy kuszę. O, albo i nie. Dobra. Nie spotkałem żadnego zombiaka, żeby kuszę przetestować. Ale czy ja mogę zrobić trap machine? Potrzebuję gira. Pyk. A, inventory full. No i to jest właśnie problem. Łuku nie potrzebuję. Łuku na pewno nie będę używał. Jak się wywala item? Altem. To i arrow, ok. Teraz tak, robimy gira. Pyk, trap machine. I mogę postawić tego trapa kolejnego, tak? Nie, dwóch rope'ów jeszcze potrzebuję. Pytanie, gdzie się robiło rope'y? Tutaj? Nie. Tutaj? Tak. Pyk. Dobra, mamy to. Ja będę te pułapki starał się ustawiać obok siebie. Ale tutaj, no, średnią miejscówę też mam do tego. Na nierównym terenie tak średnio da się to ustawić. Może gdzieś tutaj bym dał? O, i tu będzie takie combo. One będą wchodziły na to, później dostaną damage z tego i z tego. Także git. Dobra, mamy coś kolejne do zrobienia. O, i to jest tutaj. Więc tak, potrzebuję znowu rope'a i znowu trap machine. Rope razy 5. Rope razy 5. Trap machine mogę zrobić na szczęście. I znowu mam inventory full. Ale mam na to chyba po... A nie, nie mam pomysłu. Ale zaraz będę miał. White mushroom. O. To mi da HP-ki. Ty, ja tego dużo w ogóle mam. To jest w ogóle do wywalenia. To
Też. Dobra, także kraftujemy. I mogę to postawić. Nie wiem, jak to działa, ale postawię to gdzieś tutaj. Okej. Dostałem dynamit. Spike Launcher. Gdzie jest Spike Launcher? A, tutaj pewnie. Spike Launcher, okej. Kolejny Trap Machine. I 6 rope'ów. I znowu będę musiał gdzieś iść, kurde, bo... Już chyba nie mam... Nie mam już tych kabli. Czy ja mogę jakąś skrzynkę zrobić? Czy dałaby mi się? O, mogę. Storage box. No dobra. Stawiamy tutaj. Pyk. No, to taka nie za duża ta skrzynka. Dziwna muzyczka się zaczęła. Myślałem, że coś mi tu chodziło. Ale chyba jednak nie. Także nie wiem, do czego jest to paliwo. To też nie wiem, do czego jest. Jakieś buty. Nasionka. Nasionka możliwe, że mi się przydadzą. Coś jeszcze? Mam ammo. To mi się nie przyda. Kości też nie wiem po co są. Dynamit też na razie zostawię. Koktajle Mołotowa też. Ktoś mi tu przyszedł. Jakiś kumpel. A, kurczę, zabija na hita w głowę. Pewnie nie każdego, ale tego akurat tak. Obar mi się. 23 damage'u, a ile to ma? Ile to ma damage'u? 27, czyli jest lepsze. Okej. No i dobra, w sumie to tyle. Idziemy. Idę dalej pozbierać, poszukać surowców do craftingu. No i dobra, przetestujmy tą kuszę jeszcze raz. O, nie zabiła na hita. Ale na dwa. Także całkiem spoko. Na pewno jest lepsza od tego łuku. Najlepiej chyba by się tak strzelało z niej. O, powaliło teraz. Dobra, i nie żyje, hop. Okej. Także te dwa budynki mamy przeszukane. Idziemy dalej. O, tam widzę, że będzie gruba bitka. Prawdopodobnie. Tu jest kilka zombiaków. Ale ja bym sobie zaczął od lewej strony, żeby się później nie pogubić. Które przeszukiwałem, a które nie. O, tu jakiś kumpel. Ale spoko jest kusza, no. Podoba mi się. Tylko ja bym sobie kilka boltów jeszcze musiał skraftować. Żeby mieć ich troszkę więcej. Ja je też mogę zbierać, ale nie zawsze. Z tego co zauważyłem. Dobra, i pójdziemy sobie do tego domku. Tam jest jeszcze jakiś domek, kurde. Ale ja bym chciał tutaj najpierw pójść. Zobaczymy, co tu będzie ciekawego. Ja tu w ogóle wejść mogę? No tak chyba się nie zapowiada na to. Ty, co to jest? Jest jakiś mini bosik? Aż się muzyczka odpaliła. Dobra. No, był wytrzymały, hop. Oj, był. On coś dropnął. Catch coś fajnego. Uwaga. No, nic nie dropnął. Jakiś lubrykant. To w sumie tyle. A to był chyba jakiś taki mini bosik.
Dobra, a broń mam przeładowaną, okej. Dobra, czyli do tego budynku prawdopodobnie nie wejdę. Nie. To jest taki tak zwany skam budynek. Dobra, to ja idę do tamtego małego budynku w takim razie. Tu mamy jeszcze jakiegoś kumpla. Tak? Tak. A to jest ten, który ucieka. A, jeszcze nie trafiłem. Dobra, umarł. Głupka. Ten jest, będzie chyba jakiś bardziej tanki, tak mi się wydaje. Kurde, rusza tą głową, nie da się trafić. No nie mogę. Dobra. Wrócił się. A nie, on nie jest bardziej tanki. On tak jakoś stał dziwnie, że... A nie, jest trochę tanki. Dobra. Ale udało się. Finalnie. Ten nic nie dropnął. Także wbijamy. Wbijamy do chatki. Zobaczyć, co tu się dzieje. Dzień dobry. Ktoś tu jest? Nie ma nikogo. Pewnie tam dalej będą pochowani. Dobra, uwaga. O kurde. No, kilka jest tych zombiaków. Zapraszam, zapraszam, po kolei. O, dobra, może na mele ich weźmiemy. O, nie trafiłem. Dobra, umarł. Ale tam ich chyba więcej było, nie? Coś mi się tak wydaje. Tu jeszcze coś poleciało. No tak, ale nie wszystkie za mną pobiegły. Ła. Ten to w ogóle ma wywalone. Aha, on wybucha. Okej, tego nie wiedziałem akurat. A i tutaj za dużo rzeczy nie ma. O, jest jakaś katana. Ile to robi damage'u? 23. To robi chyba mniej. No ale zobaczymy, jak się kataną będzie biło. Tu jest jakieś łóżko. No ale tu w tym domku za wiele nie ma, tak szczerze. Kolejne łóżko. I tu jest jakaś szafka jedynie. Crowbar mi jest niepotrzebny. Znaczy zostawiamy go tutaj. A, nie mogę zostawić. To wyrzucam go. Po co mi on? Jak się wyrzuca? Aha, altem. Dobra, to idziemy do kolejnego domku. Dobra, przetestujemy zaraz naszą nową broń. Oczywiście mam tu na myśli katanę. Ten tu jest wytrzymały. Umarł? Jeszcze nie? Dobra, teraz umarł. Na tym, który zaraz tu przybiegnie, przetestujemy katanę. Dawaj, gościu. Pyk! A, nie trafiłem. W sumie nie wiem. Damage ma niby taki sam, więc teoretycznie tak samo bije. Dobra. Dawaj bolty. Kurde, mało HP mam. Musiałbym się uleczyć. Pyk, siódemka. Dobra, koks. Tu mam jeszcze do rozwalenia. Już mnie chyba zombiaki podhaczyły, tak? Nie, jeszcze nie. I pyk.
No, umrzyj. Ten co obiega. Dobra. Że idziemy zobaczyć do środka. Co tutaj mamy ciekawego? Zombiaka mamy. Nawet dwa. Dobra, jeden padł. O, nawet trzy zombiaki. Tamten uciekinier. Ła, ty przewróciła mnie. Znowu. O, ona mnie zabija, ty. Ten co kumpli woła? Tak, on woła, kurde. Zombiaki. Nie fajnie. Trzeba go rozwalić szybko. Zamknij się, gościu. Pyk. Pyk. Dobra, już się nie drży, ok? A te FPS, spadki FPS w tej grze. Stój! Ja ci nic nie chcę zrobić, ja widz. O, co za upierdliwy zombiak. Już się chciał znowu drzeć. Chyba lepiej jest walczyć z pierwszej osoby. Bo można headshotika przywalić. Pytanie, czy ja tu coś fajnego znajdę. Co to jest? Jakieś ubranka. Dobra, zobaczmy. A nie wiem, czy te ubrania coś dają w ogóle. Nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Gdzieś kolejnego zombiaka słyszę. Ale jeszcze nie wiem gdzie. Dobra, tu coś mamy. Rope'a dostałem. Jackecik. Nie wiem, czy one dają jakiś armor, czy... Nie mam pojęcia. Ciężko powiedzieć. No i wychodzi na to, że chyba nic ciekawego więcej tu nie ma. Tutaj sobie zobaczymy. O, lodówka. Jeszcze tu coś mamy, jakąś szafkę. Dobra, czy ja bym chciał to... Te rzeczy bym sobie pobrał, a katany nie chcę. Tu jest jeszcze jakiś pokoik, chyba. A do którego nie da się wejść. Tam chyba zombiak w ogóle jest. Okej. Dobra, ile ja mam tych koper... kabli? 6, czyli na dwie pułapki tak naprawdę. No dobra. Będę wracał do bazy. I tak pewnie będę musiał się tu jeszcze wrócić. I sobie pokraftujemy kolejne pułapki. No i dobra, jesteśmy na bazie. Chcemy zrobić spike launcher. Pułapki. Tutaj. Spike launcher, czyli potrzebuję procesor leather. 6 rope'ów. Pyk. A, inventory full znowu. No cóż. Musiałbym tutaj coś podawać. W ogóle musiałbym drugą skrzynkę zrobić. Czy ja mogę zrobić? Mogę. Dobra. Tutaj podajemy takie rzeczy, które mi się aktualnie nie przydadzą. Co tu jeszcze jest? Hammer może mi się przydać. O, się wystraszyłem. Ale nie słychać go było.
Dobra. Skąd one się wzięły znowu? Ale mnie on irytuje. Czy jakieś rzeczy zespełniły, czy ja ich nie pozbierałem? Wydaje mi się, że się zespełnowały. No to auto było, okej. Okay. Nie wiem, skąd one się tu wzięły. Dobra. Więc tak. Chciałbym jedną skórę. 5 row. A, mogę 4 zrobić tylko. Także sekunda jeszcze. Dobra, materiały zebrane, więc chyba będę mógł już to zrobić. No i co? Trap machine. Gear. Trap machine. Stawiamy trap launchera. Big. Spike launchera, o. Pytanie gdzie? Że gdzieś tutaj w tę stronę? O. Tu będzie takie combo na tych pułapkach. Będzie git. Trebuchet. O, to jest dużo tych pułapek. Jest trebuchet. Ale kurde, tyle rzeczy trzeba. Dobra, trebuchet sobie zrobię następnym razem. Także póki co na tyle. No, widzimy się kolejnym razem.